Czekaj, skarbie. Chyba zostawiłem w aucie kartkę z numerem mechanika. Ale co się stało z autem? Nie, z autem nie, z Cessną. Odwołali mi dzisiaj wszystkie loty. Silnik będzie szedł do przeglądu. Alleluja, czyli co, idziemy do kina wieczorem albo gdzieś? Może ty wolałbyś polatać. No, a co chcesz, mam powiedzieć prawdę czy skłamać? Tylko prawdę. Limit kłamstw wyczerpała Aśka Kłamczucha. Sylwia, błagam cię, przestań, co? Nie rozmawiaj. Trzymaj mnie, Marcin, pozwoli. Słyszałaś to? Co, masz jakiś problem? Z tobą mam problem. Ale po co te nerwy? Po co te nerwy? Bo dobrze wiemy, co zrobiłaś Aśce 10 lat temu, ty pindo. No, ciekawe, co takiego. Ty ją wrobiłaś w ramach z właścicielem karczmy. O, chyba ci się coś pomyliło w tej ślicznej główce, moja droga. Mi? Mhm. Co, ja wiedziałam, że ty coś podła, ale ty przechodzisz teraz sama siebie, wiesz o tym? Dziękuję za komplement. Tylko widzisz, masz urojenia. Może powinnaś się wybrać do lekarza i to jak najszybciej, najlepiej tego od głowy. Za chwilę będziesz ty potrzebowała lekarza. Ej, Zapytaj swojej laski, co zrobiłaś te 10 lat temu. O czym ty mówisz? Ona ją wrobiła w romans z właścicielem karczmy, nie widzisz tego, ślepy jesteś. No zobacz, widzisz, to jest jakaś wariatka, no w ogóle nie może... Chodź tu, no chodź tu. Już. No zobacz, ona przecież tu na mnie napada. Napada? To jest jakiś... patologia. Chodź, Sylwia.